Dwa odcinki przebudowanych dróg gminnych w Truszkach, Zalesiu i w Glinkach zostały oficjalnie otwarte. Jak na tego typu wydarzenie przystało, było i przecięcie wstęgi, i poświęcenie dróg oraz mnóstwo podziękowań za dobrą współpracę, której efektem jest coraz więcej asfaltowych dróg w gminie Kolno. W ciągu ostatnich 4 lat dzięki pozyskiwanym środkom finansowym gmina Kolno zmodernizowała lub właśnie finalizuje przebudowę ponad 22 km dróg gminnych. To rekordowa liczba, ale samorządowcy nie zwalniają tempa, bo dobre i bezpieczne drogi to nasz priorytet, mówił wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski. Przy niesamowitej aktywności i współpracy Rady Gminy Kolno mają na celu jedno, poprawę warunków funkcjonowania, warunków bycia naszych mieszkańców. Wiemy, że w Glinkach przez ostatnie dziesięciolecia niezbyt dużo się działo, wobec czego te ostatnie lata chcieliśmy wykorzystać na to, aby również i Państwu poprawić warunki bytowania. Korzystamy oczywiście z najróżniejszych form zdobycia środków finansowych, a teraz w ostatnich czasach jest ich naprawdę dość dużo. Niech przynajmniej te moje słowa poprą fakty, poprą dane. Szanowni Państwo, w ciągu 4 ostatnich lat wybudowaliśmy, bądź też budujemy, bądź też jesteśmy w trakcie około 22 km dróg. Jak właśnie w tej chwili budujemy. Pozyskujemy środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i ta droga jest tego typu przykładem, ponieważ w ramach programu miejscowości popegeerowskich pozyskaliśmy kwotę 200 tysięcy złotych i to przedsięwzięcie dzięki temu było możliwe. Także te wszystkie działania w obszarze infrastruktury mają na celu tylko i wyłącznie jedno, poprawę warunków funkcjonowania naszych mieszkańców, a w szczególności rolników. Wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski za wsparcie w tych działaniach podziękował obecnemu na otwarciu posłowi Kazimierzowi Gwiazdowskiemu. Zarówno droga w Truszkach-Zalesiu, jak i w Glinkach powstały z udziałem środków pozyskanych przez gminę Kolno z rządowych programów. Na drogę w Truszkach-Zalesiu dofinansowanie w kwocie prawie 438 tysięcy złotych pochodziło z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na drogę w Glinkach natomiast 200 tysięcy złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wsparcia dla gmin, w których funkcjonowały PGR-y. Obie inwestycje wykonało Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego z Łomży. To jest najważniejsze, że mieszkańcy się cieszą. My jesteśmy po to, żeby spełniać oczekiwania mieszkańców. Władza samorządowa, czyli w tym przypadku gmina i rząd, to dzięki dobrej współpracy udaje się takie inwestycje realizować. I one cieszą ze względu na to, że ci mieszkańcy przez wiele lat oczekiwali na tę drogę, żeby właśnie poruszać się, bo w miarę bezpiecznie, żeby przejść suchymi butami po drogach i to należy się cieszyć i podkreślić, że dzięki dobrej współpracy tej rządu i samorządu możemy takie inwestycje realizować, że dużo środków przeznaczamy, bo uważamy, że Polska również gminna i powiatowa powinna się rozwijać i w tych miejscowościach, w tych małych powinni być też dobre drogi, żeby było poprawiało to bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców. Przebudowa drogi w Truszkach-Zalesiu objęła odcinek jezdni o długości 628 metrów, a długość odwodnienia wyniosła 335 metrów. W Glinkach zadanie polegało na przebudowie 421 metrów odcinka drogi. Za obie inwestycje, a w szczególności za kolejną przebudowaną drogę w Glinkach i za dobrą współpracę między innymi wójtowi gminy Kolno i Radzie Gminy Kolno, dziękował Krystian Borawski, radny gminy i sołtys Glinek. Ten rozwój ważny jest dlatego, że mieszkańcy przez tyle dziesiątki lat oczekiwali tych inwestycji, zawsze było jakieś ale teraz już to się trochę zmieniło za rządów Prawa i Sprawiedliwości i przy obecnych włodarzach, dzięki innymi dla wójtowi naszej gminy, panu Józefowi Bogdanowi Wiśniewskiemu, to się zmienia i bardzo się cieszę, że są takie programy właśnie jak rządowe czy wojewódzkie, ale też takie, które są dla gmin, wiosek popegeerowskich. Dlatego my tak w ostatnim czasie skorzystaliśmy. No i myślę, że to nie koniec będzie, bo jeszcze jest właśnie nasz budynek szkoły. I mam nadzieję, że przy dobrej współpracy, jaka teraz jest obecnie w gminie Kolno, przy mądrej, ostatecznej radzie, będzie można to wszystko pomału kształtować. To może nie są długie odcinki, ale dla lokalnych społeczności bardzo ważne. Wydaje mi się, że jednak sam wizerunek miejscowości też bardzo się zmienił. Mieszkam już tutaj bardzo, bardzo długo i wreszcie się doczekaliśmy, że tak powiem, bo to była długa walka.
o te drogi. Na pewno będzie bezpieczniej i przyjemniej po prostu. Ja również też tyle lat już tu mieszkam i teraz właśnie zrobili tę drogę, bo wcześniej no nie były takiej możliwości. I teraz jest w ogóle inaczej. Ładnie jest. No w ogóle jest bardzo ładnie. A jak było wcześniej? No wcześniej była ta droga taka brukowana. A teraz inaczej się w ogóle jeździ, wygodniej. Przecięcie wstęgi na nowej drodze to radość i ważny symbol podkreślający zwieńczenie wszystkich działań. Takie wydarzenia to także szansa na zaprezentowanie się przez niedawno powstałe koło gospodyń wiejskich w Glinkach. Działamy od września tamtego roku. Nasze koło liczy 18 osób, w tym 5 mężczyzn, 13 kobiet. Super nam się współpracuje, możemy się spotkać, razem coś zrobić, tak? Pośmiać się. W ciągu tego roku zorganizowaliśmy już trochę imprezek dla dzieci. Pierwszą naszą imprezą, jaką zrobiliśmy właśnie dla dzieci, to były Mikołajki. Drugą imprezę zrobiliśmy dla kobiet z Glinek, czyli Dzień Kobiet zorganizowaliśmy, co cieszyło się dużą frekwencją. I trzecią taką naszą naprawdę imprezą, która udała nam się chyba na 100%, był Dzień Dziecka, 4 czerwca. No i teraz takim pierwszym cateringiem, jaki zorganizowaliśmy, to jest właśnie dzisiaj na otwarcie drogi w Glinkach. Realizacja takich przedsięwzięć wymaga pracy i zaangażowania wielu osób. Każda nowa droga w gminie Kolno to wspólny sukces.